Was wszystkich w 2019 roku, w pierwszym filmiku na kanale w tym roku i będzie to podsumowanie, zestawienie najlepszych książek 2018 roku i przyznam wam się, że tamten rok nie był taki mocno obfitujący w cudowne tytuły, które mnie zachwyciły. Było parę takich książek, ale nie było ich bardzo dużo, żeby było w czym wybierać. Wybrałam książki, które moim zdaniem naprawdę są znakomite i są to książki, które ja przeczytałam w tym roku. Niekoniecznie one musiały wyjść w 2018 roku i parę z nich ma też swoje wady, ale moim zdaniem nie ma książek bez wad. Każda książka ma wady, nie ma książki idealnej. Oprócz Pielgrzyma. Dlatego zapraszam was na takie zestawienie. Te książki nie są poukładane w żadnej kolejności chronologicznej, od najlepszej do najgorszej, bo nie da się, bo naprawdę mamy taki zbiór tutaj różnych gatunków literackich i różnych tematów, że nie dałam rady ich poukładać. Więc zaczynamy. Pierwsza książka jest dla dzieci, młodzieży, tak 12-14 lat. Opowiada niezwykłą historię o Dennym Moorze, który podróżował po świecie i w końcu zastał się w Polsce. Idzie do szkoły, ponieważ jest młodym uczniem, chyba klasy podstawowej, z tego co kojarzę. Przeżywa niezwykłe przygody z duchami, naprawdę niesamowita historia, bardzo zaskakująca, oryginalna, napisana cudownym językiem. Chodzi mi tutaj pewnie, już wiecie, o Bandę Niematerialnych Szaleńców autorstwa Marysi Krachowskiej z BookTube'a, która udowodniła, że my też potrafimy pisać, znaczy udowodniła się, że ona potrafi pisać, dlatego polecam wam ją serdecznie, jest cudowna, piękne wydanie, idealna dla właśnie dzieciaków i też dla starszych, bo ja się dla niej cudownie bawiłam, bardzo lekka, przyjemna, szybka akcja, bohaterowie, którzy nas urzekają, których kochamy i którym kibicujemy do końca, dlatego polecam. Naprawdę Marysia zasługuje, żeby tutaj być. Kolejną książką jest pozycja, która wzbudza bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo osób ją nienawidzi, wielu ich kocha. Ja należę do tej drugiej kategorii, chodzi mi tutaj o Raczej Szczęśliwy Niż Nie, Adama Silvery. Pięknie wydana książka i przyznawa mi się, że ma ona swoje wady, ale to, jakie wartości ona nam przekazuje, to jakie emocje ona nas wzbudza, co ona dotyka, jest niesamowite, moim zdaniem, dla każdego czytelnika, tych mniejszych i tych większych, oczywiście bez przesady z tymi mniejszymi czytelnikami. Porusza temat LGBT, całkowicie zasługuje na to, żeby tutaj się znaleźć, ponieważ ma taką mieszankę uczuć emocjonalnych, że po prostu odczujemy tutaj wszystko, co chcemy. Od radości do płaczu, wielkiego płaczu, zaskoczenia, plot twist. Ten plot twist tutaj jest genialny i moim zdaniem powinniście ją przeczytać, żeby się dowiedzieć, czy wam się podoba, czy może raczej nie. Bo moim zdaniem, nawet jeżeli wam się nie spodoba, warto ją przeczytać, żeby dostrzec to, co inni dostrzegli i poznać wątek LGBT troszkę z innej strony. Dlatego Adam Silvera i Raczej Szczęśliwy Niż Nie, jestem jak najbardziej na tak. Kolejna książka jest autorstwa polskiej pisarki, którą kocham. Zarówno tą książkę, jak i inne książki tej pisarki, jak i samą osobę, jeśli chodzi o tą autorkę. Chodzi mi tutaj o Loveline 2 autorstwa Niny Reichter. Powiem wam, że to jest zakończenie duologii Loveline i ja uwielbiam tę książkę. Tutaj Nina pokazała jeszcze bardziej, jak wielki posiada kunszt pisarski. To nie jest książka, która jest napisana bezmyślnym stylem. Wszystko to, co jest w niej zawarte, jest mocno przemyślane. Wszystko jest dokładnie napisane z wielką świadomością samej autorki. Bohaterowie są niezwykle wyraziści, cudowni i dostarcza nam również wielu emocji. Po prostu jest cudowna. Musicie przeczytać. Jeżeli nie przeczytaliście nigdy nic w ogóle Niny, to ja polecam, bo za granicą moim zdaniem Nina byłaby światowej sławy pisarką. W Polsce jest trochę trudniej, ale naprawdę niczym się nie odróżnia od tych największych zagranicznych sław, a moim zdaniem jest jeszcze lepsza, bo jest nasza Polska. I muszę jeszcze powiedzieć, że większość książek, o których mówię, posiada własne osobne filmiki u mnie na kanale z paroma wyjątkami, dlatego na dole będą odnośniki, zapraszam was, tam będzie o nich więcej. Teraz przejdziemy do troszkę innej książki, Anatomia Góry, 8000 metrów ponad marzeniami, autorstwa Rafała Froni. Cudownie wydana książka, cudownymi zdjęciami, ale nie o same wydanie tutaj chodzi, a o treść. Tutaj Rafał Fronia w bardzo poetycki sposób opisuje całą swoją historię wspinania zarówno zimą, jak i latem. To, co przeżywa, to, co odczuwa, co się dzieje, o swoich kompanach, o swoich przyjaciołach, to, co się tutaj wydarzy, jak on to wszystko odbiera w sposób tak cudowny, tak wrażliwy, że aż nie mogę uwierzyć, że on to sam napisał, chociaż wiem, że on to sam napisał, bo nieraz byłam na spotkaniu autorskim z panem Rafałem i wiem, że po prostu słuchając go, wiem, że to on napisał i że on po prostu posiada taki niezwykły talent pisarski, który nie był nigdy oszlifiowany. To jest taki górski diament do pisania. Bardzo polecam, naprawdę w bardzo cudowny sposób opisuje wiele rzeczy, takim językiem, że każdy powinien go zrozumieć,
zrozumieć, nawet jeżeli nie interesuje się samymi górami, to warto poznać historię takich ludzi, którzy potrafią własne życie postawić na szal, żeby osiągnąć coś, o czym marzą, ponieważ tak naprawdę moim zdaniem, żeby spełniać swoje marzenia, to trzeba czasami mocno zaryzykować. Niekoniecznie własne życie, ale naprawdę nie można bać się ryzyka. Kolejna książka z literatury górskiej, czyli Kurtyka, sztuka wolności, która opowiada o całkiem innej osobowości, jeśli chodzi o wspinacza. Pan Wojciech Kurtyka jest Polakiem, który zdobył Złotego Czekana. Jest to nagroda chyba najbardziej prestiżowa, jeśli chodzi o wszystkie nagrody dla himalaistów i dla wspinaczy, ponieważ przyznają sami himalaiści, dziennikarze. I przyznam się, że ta książka opowiada o człowieku, który szuka czegoś innego niż większość himalaistów. Pokazuje nam on tutaj, jak się czuł, co odczuwał i jaką miał relację ze swoim partnerem, jaką miał relację z panem Kukuczką, jak się czuł, gdy prawie umarł, jak zdobywał jeden szczyt i jakie to było uczucie, dlaczego tak naprawdę prawie stracił życie w wielu swoich wyprawach. I tutaj liczy się coś innego, bo dla pana Wojtka najważniejsze nie było zdobywanie szczytów, tylko wyznaczanie nowych szlaków, przemierzanie miejsc, po których nikt inny nie szedł. I to jest wspaniałe, naprawdę bardzo duże brawa dla autorki tej książki, Bernadette McDonald, ponieważ pan Wojtek jest dość trudną osobowością, jeśli chodzi o wyciąganie szczegółów. Ona zrobiła to doskonale, dlatego naprawdę warto się jej przyjrzeć. Pora na serię, która totalnie powaliła mnie na kolana. Moje kapcie nadal są na księżycu, a moja szczęka nadal jest na podłodze. Chodzi mi o Cienie magii Wi i Schwab. Seria cudowna, niesamowicie wykreowani bohaterowie i cały świat, relacje międzyludzkie, zasady działania tego świata i język, który jest tak genialny, jest tak wykwintny i jest tak barwny, że trudno się od niego oderwać. O całej tej serii jest filmik, polecam, jeżeli lubicie książki fantastyczne, ale jeżeli nie lubicie, i tak polecam, bo warto. Ponieważ Wi i Schwab jest to autorka, obok której nie da się przejść obojętnie, po prostu jest niesamowita. Książka, która udowadnia, że Sarah J. Maas potrafi naprawdę dobrze pisać, czyli Wieża Świtu, moim zdaniem najlepsza książka tej autorki, która opowiada nam o historii Keyola, którego znamy ze Szklanego Tronu i który przeżywa bardzo ciężką rzecz i tutaj sobie z nią radzi. Niesamowita historia, która przedstawia nam troszkę inny świat, ponieważ to, co się tu dzieje, nie dzieje się tam, gdzie się dzieje Szklany Tron i całkowicie inne realia tej rzeczywistości. Mamy tutaj troszkę polityki, nawet troszkę więcej polityki, która jest naprawdę bardzo interesująca. Sama postać Keyola rośnie w naszych oczach. Po prostu jest cudowne i jest, ta książka jest też bardzo smutna. Trzeba przyznać, że Sarah J. Maas tutaj ukryła bardzo dużo uczuć, których trzeba też odszukać, dostrzec, które naprawdę mogą złamać nam serce, ale równocześnie powodują, że jesteśmy szczęśliwe, że lepiej poznajemy daną postać. Moim zdaniem po prostu obowiązkowa lektura dla każdego fana Sarah J. Maas. Pora na książkę, której autor udowodnił, że nie trzeba pisać kilkuset stronicowych dzieł, żeby zdobyć serce czytelników na całym świecie i który napisał po prostu genialną pozycję, czyli Coralina Neila Gaimana, czyli jak na razie jedyna książka tego autora, którą przeczytałam, która jest genialna. Niby książka dla dzieci, niby troszkę horror, niby troszkę fantastyka, jednocześnie to wszystko zbierając do kupy mamy coś niepowtarzalnego. Mamy tutaj nawiązanie do Alicji w Krainie Czarów. Mamy dziewczynkę, która przeprowadza się do innego domu, tytułową Coralinę, i która znajduje drzwi do domu obok, który jest całkowitym odwróceniem dotychczasowego jej życia, tego co znała. Mamy tutaj kota, takiego jak w Alicji, mamy tutaj myszy, mamy tutaj dziwnych sąsiadów i cudowną prozę pana Gaimana. Mamy książkę, która ma 90 parę stron, która nas po prostu wzrusza, podbija, chwyta za serce i która moim zdaniem jest niepowtarzalna, genialna i obowiązkowa dla każdego czytelnika. Książka, która rzutem na taśmę ukazała się w tym zestawie, ponieważ skończyłam ją dosłownie wczoraj i jest ona polecana bardzo przez Karo z Kombuk, czyli pozdrawiam. Chodzi tutaj o Maresi, autorstwa pisarki, którą pozwolicie, że nie przeczytam, ponieważ ma ona trudne nazwisko. Książka, która jest bardzo wielką metaforą, opowiada o tytułowej Maresi, która przekazuje nam, próbuje napisać to, co przeżyła. Z racji tego, że ma ona 13 lat, historia jest bardzo prosta, ale jednocześnie bardzo głęboka. Tak naprawdę jest tutaj bardzo dużo poruszonych, ważnych spraw. Mamy tutaj bardzo ładnie zaakceptowane to, czym jest poświęcenie, chęć zdobywania wiedzy i dzielenia się nią, chęć pomocy innym oraz chyba to, co najważniejsze, ukazanie, że kobiety nie wszędzie są traktowane tak, jak powinny być. Nie podoba mi się troszkę to, że autorka zrobiła tutaj taką wielką metaforę, że kobiety są dobre, a mężczyźni wszyscy to jest takie całe ucieleśnienie zła, ale z drugiej strony rozumiem to doskonale, ponieważ jeżeli chodzi o punkt widzenia 13-letniej osoby, musiała to zrobić tak, wiecie, czarno na białym, bez żadnych szarości, chociaż Maresi tak naprawdę dostrzega te szarości, naprawdę. Książka bardzo króciutka, bardzo
bardzo wzruszająca, bardzo głęboka. Mamy tutaj wątek fantastyczny, ponieważ ta książka to jest w ogóle wątek fantastyczny. Mamy tutaj takich bogów, którzy są bardzo ważni. Nie będę mówiła, o co chodzi, ponieważ moim zdaniem po prostu trzeba przeczytać tą książkę. Jest bardzo króciutka, bardzo wciągająca, bardzo głęboko w nas wchodząca, bardzo wzruszająca i naprawdę warto ją przeczytać. Ja już zamówiłam drugi tom, ale słyszałam, że nie jest w ogóle Marcy, tylko o kimś innym, więc zobaczymy, jak to będzie. Na pewno tą książkę mogę Wam polecić z czystym sercem. Pora na książkę, której nikt się nie spodziewał i której nie przeczytałam w tym roku, ale chodzi mi o troszkę coś innego, czyli o Pielgrzyma. I proszę Państwa, ja Pielgrzyma przeczytałam 3 lata temu, wszyscy o tym wiedzą, wszyscy wiedzą, że kocham Pielgrzyma i że wszyscy powinni go przeczytać, bo to jest genialna książka. Ale zobaczcie na to kółeczko tutaj. To jest wydanie nowe, ponieważ nakład w Polsce już się skończył, taki oficjalny. I znowu wydano Pielgrzyma z paroma rozdziałami, dokładnie 5 rozdziałami, albo 4, nie pamiętam, nowej książki tego Hejsa, czyli Rok Szarańczy. I te 5 rozdziałów jest tak genialnych, że ja wiem, że Terry Hayes nie napisał Pielgrzyma przypadkowo, że on po prostu potrafi pisać i że ta książka całkowicie nas porwie. Tylko oczywiście my nie wiemy, kiedy ona się ukaże, bo co roku jest zmieniona data premiery. Miała być w tamtym, miała być w tym, a teraz w 2020. I jak tutaj żyć? Powiedzcie mi, jak tutaj żyć? Osobiście polecam Wam właśnie to wydanie. Jeżeli ktoś już przeczytał Pielgrzyma i ma w tym starym wydaniu, to możecie ściągnąć e-booka. Ja mam 2 wydania, no bo musiałam to mieć, zwłaszcza, że tu jest taki jeden motyw, powiem Wam tylko, że główny bohater książki ma stadninę. A wiecie, że ja kocham konie. To jest przeznaczenie. Terry Hayes siedzi w tych Stanach, czy gdzie on tam jest, i on wie, że w Polsce jest taka Słomka, taka Ula, która kocha jego książki i który po prostu, on to zrobił dla mnie. On wie, że ja jestem z Scottem jednym sercem, jedną duszą, nie jednym ciałem, ale jesteśmy w ogóle wszyscy dla siebie forever i zawsze. Kolejna książka polskiego autora, którego wydaje mi się, że imię, nazwisko jest pewnego rodzaju marką jakości, bardzo dobrą marką jakości i którego książki polecam w ciemno, czyli Nikt nie idzie Jakuba Małeckiego. Książka, która jest bardzo wielowymiarowa, którą każdy potrafi odebrać na swój własny sposób i w której główny bohater, który zrobił całe to zamieszanie, które się w niej dzieje, przez całą książkę nie wypowiada ani jednego słowa. Piękna, cudownie napisana, niejednoznaczna. Jakub Małecki tutaj jest bardzo dobrym przewodnikiem w całej tej historii. Opowiada nam życie innych osób i całego otoczenia wokół nich. Jest mistrzem niedopowiedzeń i to jest tak naprawdę w niej piękne, że każdy inaczej ją odczuwa, każdy może się dzielić inaczej swoimi uczuciami i każdy może ją czytać. Muszę też powiedzieć o jednej serii, sadze, a mianowicie muszę powiedzieć o wielkiej fadze fantasty, jak ja to mówię, czyli wielkiej sadze fantasty autorstwa bestsellerek, która jeszcze się nie ukazała, bo co, bo dziewczyny nie napisały pierwszego tomu, ale spokojnie, moi drodzy, ja na tym pracuję. Ta seria jest genialna, bohaterowie są genialni, tylko uważajcie, bo tutaj paru męskich już jest zajętych przeze mnie i mam oficjalne błogosławieństwo i poparcie autorek, więc sorry, ale oni są zajęci, ja to mówię oficjalnie, dziewczyny też muszą to powiedzieć. Seria, która łączy sobie wiele wątków politycznych, kryminalnych, fantastycznych, same działanie tego świata jest tak genialne i wymyślone przez dziewczyny, że mi szczena opadła i nadal jest na tej podłodze, ponieważ naprawdę jest cudowne to, co one wymyśliły. Ja bym w życiu tego nie wymyśliła, połączenie wszystkich tych rzeczy, których ja lubię w książce, no dodatek dziewczyn naprawdę potrafią doskonale pisać. Niesamowita pozycja, niesamowite książki, mam nadzieję, że zostaną wydane, ponieważ naprawdę to będzie hit i to jest hit na skalę międzynarodową, nie tylko polską, ponieważ ci bohaterowie, ten świat, ten styl, to co ta książka nam daje i to co odbiera jest niesamowite, genialne i ja po prostu to kocham. To było na tyle, jeśli chodzi o moje najlepsze książki 2018 roku. Przyznam Wam się, że trochę tego się zebrało i jest bardzo dużo różnych gatunków, to co ja lubię. Nie lubię siedzieć w jednym gatunku, dajcie mi znać koniecznie, co Wy przeczytaliście. Jeszcze Wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu i mam nadzieję, że 2019 będzie lepszy niż tamten, co był rok, jeśli chodzi o dobre pozycje. Buziaczki, pa, pa!